Cześć, witajcie w podcaście gastronomicznym. Dzisiaj mam ogromną przyjemność spędzić czas z moim gościem, o którym za chwilę wspomnę i o którym będziemy rozmawiać. Natomiast znajdujemy się w Centrum Konferencyjnym Fabryczna 13 w Krakowie, CKF 13, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest Paweł Gawęda, obecny szef kuchni tegoż prestiżowego miejsca. Witaj, Sławku. Cześć, Pawle. Pawle, dzisiaj opowiadamy i rozmawiamy o Tobie. Także historia pewnie gdzieś miała swój początek. Powiedz mi, jesteś związany z krakowską gastronomią. Oczywiście. Byłeś tu, byłeś tam. Powiedz mi, jaka jest Twoja historia, jeśli chodzi o karierę gastronomiczną właśnie w Krakowie? Tak naprawdę zaraz po zakończeniu szkoły gastronomicznej krakowskiej udało mi się znaleźć fajne miejsca, w których zaczynałem pracę, które pozwalały mi na to, żeby rozwinąć się zawodowo, żeby rozwijać swoje umiejętności. Na początku były to małe miejsca i wydaje mi się, że chyba takim najbardziej przełomowym momentem było trafienie do restauracji Pino, która stawiała swoje kroki na krakowskim rynku. Była to duża restauracja, jest nadal, z ogromnym, można powiedzieć, obłożeniem. Gości tak naprawdę cały czas przybywało i ta restauracja świetnie sobie teraz radzi. I tak naprawdę tą gastronomię zobaczyłem właśnie w Pino. Później otworzyliśmy kolejną restaurację Pino. Jakie piastowałeś stanowisko? Rozumiem, że byłeś zaraz po szkole, więc wszedłeś tak, tam jako komis. Tak, zacząłem od sekcji zimnej. I tak poruszałem się po kolei przez wszystkie sekcje, szkoląc się w całej karcie menu. Dla mnie ważne jest to, że nie dość, że jesteś wykwalifikowanym kucharzem, co jest rzadkością, jest to fakt taki, że rozpoczynasz karierę w miejscu, które jest ustrukturyzowane. To znaczy, wchodzisz jako komiszef, tak, i przechodzisz przez wszystkie stanowiska po to, żeby poznać jakby specyfikę działania danej restauracji. Natomiast uczysz się czegoś, co jest niewątpliwą i ogromną zaletą, tak, całej tej struktury. Tak, i rozumienia działalności restauracji. Dla mnie to jest bardzo ważne jakby w kolejnym kroku Twojej kariery. Gdzie później? Później zdecydowałem się na samodzielne stanowisko jako szef kuchni. Otworzyłem restaurację Błonia Bistro, w której miałem już wolną rękę tak naprawdę do prowadzenia tej restauracji. Spędziłem w niej ponad 3 lata i w tym momencie pojawiła się właśnie propozycja uczestniczenia w projekcie Fabryczna 13. No właśnie, tutaj już uprzedzasz moje pytanie. Jak Ci poszedł ten wcześniejszy projekt? Rozumiem, że na podstawie zdobytych już wcześniej umiejętności, tak, tych kompetencji i rozumieniu struktury pracy w kuchni, ciągów produkcyjnych, zarządzania czasem, zarządzania zapasami, tak, z tą strukturą finansową, stworzyłeś swoje miejsce, tak, kompetentny i zgrabny sposób, zostałeś zauważony, dobrze gotujesz, dobrze zarządzasz i zostałeś wyłapany tutaj przez firmę i została Ci zaproponowana praca w CKF 13. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak tutaj się znalazłeś? Kto tutaj pomanewrował tą sytuację? Wiesz, z wielką przyjemnością przyjąłem w ogóle propozycję uczestniczenia w projekcie Fabryczna 13. Na początku otworzyliśmy browar restauracyjny, który znajduje się tutaj w Pasażu, nowa wytwórnia. Po rozkręceniu nowej wytwórni dostałem propozycję objęcia restauracji Destilo, na co oczywiście się zgodziłem i gdzieś już wtedy raczkował projekt, który mówił o otwarciu CKF 13, więc automatycznie jako szef kuchni restauracji Destilo przejąłem też centrum konferencyjne. Wiedziałeś, z czym będziesz się mierzył? Wiedziałem. Wiedziałem, że będzie to ogromne wyzwanie. Tak, zostało mi to przedstawione, ale wyzwania, myślę, że są bardzo dobre na naszej drodze, na drodze naszej kariery, więc z chęcią to przyjąłem. Powiedz mi, jak to, różnica jest ogromna. Sam wywodzę się z kuchni i z gastronomii. Wiem, że praca w kuchni, gdzie serwujemy w postaci zamówień realizowanych w talerzach, tak, typu fine dining, no zupełnie różni się od takich ogromnych przedsięwzięć. I jak Ty to odczuwasz? Nie wiem, czy miałeś wcześniej, organizowałeś zapewne eventy, mniejsze, większe, tak? Tutaj już przeskakujemy na wysoką półkę. Były to eventy, ale rzeczywiście wydaje mi się, że były mniej wymagające od tego, który jest obecnie. Jak się odnalazłeś? Bo mówimy tutaj, nie dość, że prestiżowe miejsce, tak? To mówimy jeszcze o wielokrotnie zwiększonej
ilości osób? Gdzieś na początku miałem pewne obawy, które rodziły wątpliwości, aczkolwiek ja zawsze lubiłem wyzwania, lubiłem nowe projekty, lubiłem otwierać restauracje, lubiłem zarządzać ludźmi i na początku, nie ukrywam, było ciężko. Trzeba było się dostosować do tego miejsca, poznać wymagania gości, którzy tutaj przychodzą, ale po tym czasie, który już tutaj spędziliśmy, nie chciałbym powiedzieć, że wydaje się to proste, bo jest to bardzo dużo pracy przy organizowaniu takich realizacji, które tutaj mamy. Aczkolwiek im częściej to robimy, tym przychodzi nam to na pewno łatwiej niż na początku. Powiedzmy, Paweł, to mnie zawsze zastanawia. Pewnie miałeś pewne oczekiwania, przechodząc do zupełnie innego działu gastronomicznego, że tak powiem, z właśnie zamkniętej kuchni do kuchni eventowej, tak, która rządzi się zupełnie innym prawem, zupełnie inną organizacją, ilości osób, tak, metodą przygotowywania, jakby kluczowe będzie organizacja pracy w kuchni, na pasie i tak dalej. Czy spełniło to Twoje oczekiwania? Czy gdzieś się nie rozminąłeś? Może wyobrażałeś sobie to inaczej? Nie wyobrażałem sobie inaczej niż wprowadzenie tak jakby elementu restauracyjnego do tej kuchni, powiedzmy, bankietowej, która zajmuje się dużymi wydarzeniami. Dlatego, że moim zdaniem wszyscy goście, którzy tutaj trafiają, powinni być potraktowani dokładnie jak goście restauracyjni. Wiadomo, że nie jest to serwis à la carte, nie jest to stricte talerzówka, o której wspomniałeś, ale jedzenie, które tutaj serwujemy, musi być najwyższej jakości. I dlatego też wprowadziliśmy techniki stricte restauracyjne. Jest to gotowanie sous vide w niskiej temperaturze, wykorzystywanie pełnej technologii piecy konwekcyjnych po to właśnie, żeby ten element restauracyjny tutaj wprowadzić. Niezwykle, niezwykle ważna uwaga po to, żeby być zorganizowanym, tak, i serwować dobrej jakości jedzenie. Trzeba wykorzystywać innowacyjne, technologiczne rozwiązania i to właśnie tutaj robisz. Uprzedziłeś w zasadzie też moje pytanie, ale to bardzo dobrze. To jaka jest różnica między, będąc w innych miejscach, między cateringiem przygotowanym na miejscu, a tym cateringiem zewnętrznym? Nigdy nie chciałbym sobie pozwolić na to, żeby jedzenie i ten produkt, za który my odpowiadamy, był przywożony gdzieś z zewnątrz. Ponieważ gotując tutaj na miejscu, mając swoją ekipę, swój skład kuchenny, który jest tutaj trzonem tego miejsca, mamy pełną kontrolę nad tym, co się tutaj dzieje. Możemy być za to odpowiedzialni, możemy powiedzieć, że tak, to zostało gotowane tutaj, to zostało fajnie podane, to zostało zrobione w taki sposób, jaki my mniej więcej tutaj sobie obraliśmy, więc to jest główna przewaga tego. Mamy kontrolę po prostu nad produktem, który tutaj gościom serwujemy i możemy za to wziąć odpowiedzialność. Zwróćmy uwagę, że obiekt ten oferuje wysoki standard w kilku salach, które są możliwe do wynajęcia. Jak to się odbija na ofercie, na oczekiwaniach gości? Myślę, że oczekiwania gości, którzy do nas tutaj przychodzą, są wysokie. Tak jak powiedziałeś, to jest wysoki standard. Oferty, które mamy przygotowane, są skierowane pod różne tak jakby gusta, które nasi klienci mogą mieć lub mają. Dlatego oferta jest na tyle rozbudowana, żeby wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zadowolić każde realizacje, które tutaj się zadziewają. Czy miałeś jakieś zlecenie takie, które było dla Ciebie, nie wiem, wyjątkowe, inne albo trudne do sprostania? Jakieś coś, co w Twoim kulinarnym życiu wcześniej się nie wydarzyło? Mieliśmy na pewno realizacje, które nie wybierały od nas ze standardowej oferty, którą proponujemy. To byli dyrektorowie wielkich firm, którzy mieli po prostu swoje wymagania i chyba największym takim przedsięwzięciem była realizacja na 200 osób, gdzie wymagano od nas, aby podawać steki, które są też w formie bufetowej, gdzie wiemy o tym, że w restauracji jest to dosyć łatwe, tak?
robimy serwis à la carte i to idzie fajnie, a tutaj jednak w formie bufetu jest to już troszkę cięższe do zrealizowania. Tak, to ja myślę, że tutaj dokładnie nawiązałeś do tego, jakie obowiązują tutaj standardy, bo każdy, kto interesuje się gastronomią albo już tutaj w niej siedzi od tej drugiej strony, ma świadomość tego, że podać steki dla 200 osób, tak, to jest niezłe wyzwanie z tej drugiej strony, także tutaj naprawdę wielki szacunek. Natomiast bardzo ważna rzecz, o której jeszcze wspomniałeś, jest to, że nie realizujecie tylko standardowej oferty. Jesteście otwarci na wyzwania i oczekiwania klientów, tak, i na to, czego oni mogą się tutaj od tego standardu spodziewać. Także no, tutaj chylę czoła, bo no, wyzwanie jest to niezłe. Nigdy nie wiesz, z kim i z czym będziesz miał do czynienia. Tak. Także wyzwanie jest ogromne. Natomiast interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Sam brałem udział też w takich eventach. Natomiast powiedz nam, wychodząc z restauracji, to jest to, o czym mówiliśmy, te eventy są w określonej ilości osób dostępnej, zupełnie innym jakby aranżacji, jeśli chodzi o strukturę pracy. Natomiast jak to jest obsługiwać 1000 osób? Jest to ciekawe wyzwanie, na pewno bardzo ciekawe. Mieliśmy tutaj realizację prawie na 1000 osób i tak naprawdę musieliśmy poświęcić tydzień czasu na zaplanowanie tego przedsięwzięcia, dlatego że od samego zamówienia towaru, który potrzebujemy na taką ilość ludzi, przeliczenia odpowiednich proporcji, poprzez stworzenie grafiku, który będzie zawierał taką ilość ludzi, która jest nam rzeczywiście potrzebna do takiej realizacji. Było to ciekawe i na pewno jest to dobrym doświadczeniem na przyszłość, ponieważ no, centrum konferencyjne okay, obsługuje grupy, które mają 100 osób, 200, ale jeżeli będzie kolejny 1000, to na pewno go przyjmiemy i z chęcią zrealizujemy. Paweł, ile jesteście w stanie maksymalnie obsłużyć ludzi? Jest kilka sal i podejrzewam, że jak są zapełnione wszystkie, to jest nie lada wyzwanie, jeśli chodzi od strony kuchennej i właśnie organizacji samej pracy. No już nie wspomnę o grafikach, tak? Czyli mówimy tu o tej stronie finansowej, o kompetencjach w zarządzaniu tymi finansami. Natomiast my tutaj mówimy o tej stronie, którą widzą nasi klienci. Paweł, interesuje mnie jedna rzecz. Jest to bardzo ciekawe, jako i wyzwanie, jako liczby, bo te liczby są potężne. Jak to jest obsługiwać albo zrobić imprezę dla 1000 osób? Zrobiliśmy taką imprezę, która rzeczywiście była dla nas wyzwaniem. Było to bardzo ciekawe, ponieważ sama logistyka tego przedsięwzięcia była bardzo, bardzo skomplikowana. Aczkolwiek z wielką przyjemnością udało nam się to zrobić i myślę, że gdyby było to 2000 ludzi, to też byśmy ogarnęli. Powiedz mi, jak to wygląda od tyłu? Jak wygląda cały ten proces przygotowania? Jest to kilka dni do przodu, tak? To są grafiki pracy, to są zamówienia, to jest cała struktura wydarzenia krok po kroku, tak? Agenda wydawania potraw i tak dalej. Jest to dosyć skomplikowane działanie. Rzeczywiście przed tą realizacją, o której wspomniałem, mieliśmy praktycznie tydzień przygotowań, gdzie musieliśmy wszystko omówić i z działem sprzedaży, i z menedżerem gastronomii. Aczkolwiek mimo, że wszystko było totalnie fajnie ustalone, zawsze gdzieś tam na końcu wychodzą jakieś rzeczy, na które musimy szybko reagować. Oczywiście bez potknięć. Wszystko było jak najbardziej super. Zawsze jest plan B. Oczywiście, tak. Że tak. Wcześniej już przygotowany. Powiedz mi na koniec, czy realizujesz się jako kucharz, jako szef kuchni? Czy realizujesz się zawodowo w tym miejscu? Czy spełniło Twoje oczekiwania? Czy rozwijasz się? Mimo że czas, który tutaj poświęcam w głównej części jest właśnie jako menadżer zaplecza gastronomicznego, to ja zawsze wychodziłem z tego założenia, że szef kuchni powinien gotować. Szef kuchni nie może siedzieć przed laptopem, nie może siedzieć tylko w tabelkach, w planowaniu itd., tylko powinien uczestniczyć w tym, co na kuchni się dzieje, bo jeżeli zgubimy tą iskierkę, która gdzieś tam w sercu mówiła nam o tym, że chcemy gotować, to zatracimy się właśnie w rzeczach, które nie do końca sprawiają nam przyjemność. To realizujesz się czy nie? Realizuję się. Jak najbardziej. Paweł, tego Ci też właśnie życzę w przyszłości. Przepiękne, przepiękne miejsce z ogromnymi perspektywami i możliwościami do rozwoju również i do poszerzania swojej oferty. I życzę Ci tego, żebyś tutaj właśnie się rozwinął, a gościom, żeby przyjeżdżali w to miejsce, bo jest one warte odwiedzenia. Tym samym bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz.
i będziemy obserwować tutaj Twoją karierę w tym miejscu. Super. Także bardzo Tobie dziękuję, Państwu również i zapraszamy do CKF 13 w Krakowie. Ja też bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam.